na Górach Tarnowskich, wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, wiadomym czynimy. Gwoli zachowania dawnych obyczajów, jako też młodym dla nauki, a od prowadzenia od rozmaitego wszeteczeństwa, narządzujemy, a postanawiamy, że ongiś miastu naszemu wolnemu nadany przywilej z łaski miłościwie wtedy panującego margrabiego Jerzego ma być dalej podtrzymany i prowadzony. Iżby się tutaj, w wolnym górniczym mieście Górach Tarnowskich, każdego lata, od niedzieli po świętym idzim przez 3 dni, sposobny jarmark odbywał, skramy i dobrem wszelakim ludowi potrzebnym, tudzież z uciesznymi krotochwilami i komediami, jednak przy porządku i bez gwałtów nijakich, a kto by w tym nie posłuchał, ma być jako winien karany i być do kaźni wzięty. Kupcom wszelakim, tu ziemskim i cudzym, osobliwie z Czech, Moraw, Węgier i dalekiego Orientu przybyłym, ich wszelakiego towaru i swobodnie handlować zezwalamy. Takie jest nasze postanowienie, urzędnikom naszym do czynienia dane. Niech nie tylko święto Gór Tarnowskich miłym wam będzie, ale i nasze podziemia całe oraz wszystko, co nad nimi. A teraz klucz do miasta gwarkom, którzy miasto to od początku tworzyli, by gry i zabawy były udane, przekazujemy. Wczoraj rozpoczęliśmy gwarki tarnogórskie po kilku latach przerwy z wielką pompą. Odczuliśmy tą pompę wszyscy w postaci deszczu stulecia, który nas tutaj napotkał. Liczymy na to, że następne dni pod tym względem nas osłabią, że ten klucz, który przekażemy gwarkom tarnogórskim w tej chwili, pozwoli zamknąć te chmury i przez następne 3 dni deszcz nie będzie nas tutaj męczył. Teraz pan Bartosz Skawiński, zastępca burmistrza do spraw gospodarczych, wręczył panu burmistrzowi, to jest ten moment!